Cukierkowy kościół własnych wyobrażeń. Oto wzorcowy przykład współczesnego zamieszania, w którym ogrom ludzi mówiących o sobie, że są katolikami, w rzeczywistości nimi nie są. Wywiad, którego na temat swojej spowiedzi udzieliła nasza czołowa wojowniczka, pani Joanna Jędrzejczyk, przeszedł echem po internecie. Zobaczcie. I ten ksiądz do mnie... No widzi pani, bo ja mam z panią problem. Zaczynam się spowiadać. A ja mówię... Czekaj, kurwa. O mamy? Mówię... Ja tak sobie, pomyślałam sobie, mówię, co jest kurwa? Ja mówię, słucham? Bo ja mam z panią problem. Pani się określiła, że pani jest za czarnym protestem, za wolnymi mediami i ja mam z panią problem. Pani przychodzi do kościoła, ja widzę, że pani przychodzi do kościoła co tydzień i coś tam, jest pani wierząca, ale ja nie wiem, co ja mam z panią zrobić. Ja mam pani dać rozrzeszenie? Komunię? Jestem księdzem i a pani jest za zabijaniem ludzi, nie? A ja tak mówię, w głowie mówię, kurwa, nie wierzę w to, wstaję, wychodzę. Kościół pełen ludzi i nie no, będzie, że kurwa Jędrzejczyk taka grzesznica, że wyszła z konfesjonału, wiesz, ludzie by zaczęli, znaczy mam to w dupie generalnie, ale ja zwariowałam i tak sobie myślę w głowie, dobra, kończę spowiedź, bo i tak to nie ma sensu, ja sobie z Bogiem porozmawiam, mówię, kończę spowiedź, ja robię wypad, idę do komunii, bo się wyspowiadam, bo się chciałam pojednać i chciałam pójść do Eucharystii, bo ja czuję w ogóle, jak biorę Eucharystię, ja czuję to. I kurwa, patrzę na tego księdza, on się na mnie patrzy, no i dał mi do zrozumienia, że mam pójść sobie gdzieś dalej. Wiesz, to było słabe. Jak wielu katolików wpadło w tę straszną pułapkę? Jak wielu księży dla świętego spokoju z lenistwa lub zwykłego strachu odpuszcza walkę o duszę? Jak wielu księży jest w końcu tak zagubionych lub zindoktrynowanych, że nie widzą w grzechu śmiertelnego niebezpieczeństwa? Jak wielu, zachowując się tak jak trzeba, stają się przedmiotem ataku? Zachęcam wszystkich widzów kanału Marek Miśko Czuwaj do komentowania i kontestowania dzisiejszego programu. Jeżeli tak jak ja staracie się być katolikami, być może będzie on dla was powodem do wielu przemyśleń. Natomiast jeżeli jesteście tutaj przyciągnięci sobotnimi audycjami o polityce i sprawach społecznych, a nie jesteście katolikami, a wiem, że jest was tutaj sporo, zachęcam, abyście mimo wszystko zostali, aby poznać katolicki punkt widzenia bez jakiegoś tam memłania. Punkt widzenia konkretny, tak, tak, a nie, to nie. Chcę wam opowiedzieć, jak patrzy na to Marek Miśko, na tę sprawę. Sądzę, w logiczny i ciekawy sposób. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj katoliku. O Kościele, ideach i sprawach wiary. Jest niedziela, pierwszy dzień tygodnia. Czujcie się jak u siebie. Wczorajszy program o degeneracji kobiet i niszczeniu męskości zyskał największe notowania w historii kanału. Naszego kanału Marek Miśko Czuwaj. Ponad 75% wyświetleń więcej w pierwszej dobie po emisji. Patrząc na komentarze, sprawdziło się w zasadzie wszystko, co w nim powiedziałem, no i starałem się udowodnić. Otóż większość ludzi ma pełną świadomość tego zagrożenia, no ale znajdują się też w społeczeństwie pewni ludzie, grupa osób, która powinna, powiedziałbym, nad logiką trochę jednak popracować. Dziękuję za merytoryczną dyskusję na Facebooku, Twitterze, TikToku i pod samym filmem na YouTubie. Dziękuję też za komentarze lewicy, no i wściekłego lewactwa. Cieszę się, że odkryliście to źródełko, którym jest nasz kanał. Być może od tego zmądrzejecie. Dziękuję za słowa wsparcia i za to, że są Państwo zainteresowani współfinansowaniem naszego projektu, stawiając nam kawę, zostając mecenasami w serwisie zrzutka.pl. Jestem niezmiernie zobowiązany. Jeżeli ktoś z Państwa, widząc sens tego, co tutaj robimy, ma ochotę jeszcze nas wesprzeć, no to linki z informacjami na temat tego, jak to zrobić, znajdują się w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu. To co? Zaczynamy! Sieć obiegło nagranie, w którym znana sportsmenka, pani Joanna Jędrzejczyk, mam nadzieję, że z emocji, a nie ze złej woli, zamanifestowała problem, który dotyczy ogromnej grupy ludzi, którzy deklarują, że są katolikami. Bo nie będzie to program tylko o pani Joannie, ale ogólnej tendencji. Zobaczmy to nagranie jeszcze raz. I ten ksiądz do mnie... No widzi pani, bo ja mam z panią problem. Zaczynam się spowiadać. A ja mówię... Czekaj, kurwa. O mamy? Mówię... Ja tak sobie... Pomyślałam sobie, mówię, co jest kurwa? Ja mówię, słucham?
bo ja mam z panią problem. Pani się określiła, że pani jest za czarnym protestem, za wolnymi mediami i ja mam z panią problem. Pani przychodzi do kościoła, ja widzę, że pani przychodzi do kościoła co tydzień i coś tam, jest pani wierząca, ale ja nie wiem, co ja mam z panią zrobić. Ja mam pani dać rozrzeszenie? Komunię? Jestem księdzem i a pani jest za zabijaniem ludzi, nie? A ja tak mówię, w głowie mówię, kurwa, nie wierzę w to, wstaję, wychodzę. Kościół pełen ludzi i nie no, będzie, że kurwa Jędrzejczyk taka grzesznica, że wyszła z konfesjonału, wiesz, ludzie by zaczęli, znaczy mam to w dupie generalnie, ale ja zwariowałam i tak sobie myślę w głowie, dobra, kończę spowiedź, bo i tak to nie ma sensu, ja sobie z Bogiem porozmawiam, mówię, kończę spowiedź, ja robię wypad, idę do komunii, bo się wyspowiadam, bo się chciałam pojednać i chciałam pójść do Eucharystii, bo ja czuję w ogóle, jak biorę Eucharystię, ja czuję to. I kurwa, patrzę na tego księdza, on się na mnie patrzy, no i dał mi do zrozumienia, że mam pójść sobie gdzieś dalej. Wiesz, to było słabe. Nie, pani Joanno, to nie było słabe. To było na wskroś katolickie. Jeżeli jest pani za zabijaniem nienarodzonych dzieci, propaguje pani to poprzez publiczne manifestacje, to muszę panią rozczarować i zrobiłby to pewnie każdy liberalny nawet kapłan, od księdza Sowy po ojca Szustaka. Rozgrzeszenia udzielić nie mógł. Dobra, kończ. Tak to nie ma sensu, bo ja sobie i tak z Bogiem porozmawiam. To zdanie pani Jędrzejczyk jest kwintesencją, całkowitym, kompletnym opisem współczesnego rozumienia wiary, moralności wśród ogromnej liczby ludzi, cukierkowych katolików, którzy twierdzą, że są katolikami. Fajno katolicy. Kto ponosi za to winę? Fatalna katechizacja, rozmywanie prawd wiary, modernizm, liberalni kapłani, niewierzący kapłani. Można by o tym zrobić cały program, zresztą taki program z pewnością kiedyś zrobię. No ale myślę sobie, że pani Joanno, ma problem i zaraz wyjaśnię, jaki jest to problem. Porozmawiajmy więc jak brat i siostra, jak katolicy w oparciu o fakty, a nie o nasze wyobrażenia. Aborcja. Według nauczania Kościoła katolickiego aborcja jest ciężkim grzechem, a osoby, które go dokonują lub w nim uczestniczą, podlegają automatycznej ekskomunice. Jest to ekskomunika late sententia. Oznacza to, że ekskomunika następuje automatycznie, bez formalnej decyzji kościelnej. Nie jest tutaj potrzebny papież. Jeżeli dokonujemy grzechu aborcji, jeżeli nie spowiadamy się z niego, a o tym i zaraz, zaciągamy na siebie ekskomunikę, czyli wyłączamy się z kościoła. I nie jesteśmy przedmiotem łaski Bożej. Spowiadanie aborcji. Dawniej z aborcji mógł wyspowiadać każdy kapłan, jest tak do dziś, ale kiedyś wymagało to specjalnej zgody, tak zwanego facultas, od biskupa diecezjalnego. Papież Franciszek w związku z Rokiem Miłosierdzia w 2016 roku na stałe rozszerzył to uprawnienie na wszystkich księży, co oznacza, że teraz każdy ksiądz ma władzę, by udzielić rozgrzeszenia za ten grzech. Natomiast przez setki lat aborcja należąca do tak zwanych grzechów zastrzeżonych, delicta graviora, była to domena, w której uczestniczył sam biskup diecezjalny. Popieranie aborcji. Kościół katolicki naucza, i chyba nie jest to żadna tajemnica, że aborcja jest ciężkim grzechem, a publiczne popieranie aborcji i zachęcanie do niej jest również uważane za grzech. Tego typu działanie może być uznane za współudział w grzechu aborcji. Według prawa kanonicznego osoba, która faktycznie powoduje aborcję i osoby, które współdziałają w działaniu, które skutkuje aborcją, są automatycznie ekskomunikowane. To oznacza, że ekskomunika następuje bez formalnej decyzji kościelnej. Jednak czy publiczne popieranie aborcji lub zachęcanie do niej spowoduje ekskomunikę, to jest kwestia interpretacji prawa kanonicznego i zależy od konkretnych okoliczności. Ale jeżeli na przykład założymy, że ktoś jest bardzo znany, ludzie liczą się z takiej osoby zdaniem i jest na zakręcie życiowym, i jakaś dziewczyna chciałaby dokonać aborcji, albo nie chciałaby jej dokonać, a i nie wie, co ma ze swoim życiem zrobić, ale stoi przed takim dylematem i nagle włącza program pani Jędrzejczyk, w którym to jej sportsmenka znana, której ufa, którą lubi, którą ceni, mówi, że aborcja jest spoko i na tej podstawie ta dziewczyna, która nie wiedziała do teraz, co zrobić, dokonuje aborcji i zabija własne dziecko, to z pełnym przekonaniem można powiedzieć, że jest to ekskomunika late sententia. Na jedną i na drugą osobę. Grzech cudzy. Są takie grzechy, które prawdopodobnie by nie zaistniały bez udziału innej osoby lub ich popełnienie byłoby znacznie utrudnione.
Kościół więc, opierając się na nauce Biblii, wymienia aż 9 grzechów cudzych. Jestem przekonany, że część z Państwa nawet o nich nie słyszała, bo dzisiaj w ogóle o niewielu rzeczach się mówi. Pierwszy to namawiać do grzechu, drugi nakazywać grzech, trzeci zezwalać na grzech, czwarty pobudzać do grzechu, piąty pochwalać grzech drugiego, szósty milczeć, gdy ktoś grzeszy, siódmy nie karać za grzech, ósmy pomagać w popełnieniu grzechu i dziewiąty usprawiedliwiać czyjś grzech. Jeśli ktoś z własnej woli, nieprzymuszonej woli, mając wpływ na innych ludzi, na przykład poprzez swoją rozpoznawalność, pozycję społeczną, a znany sportowiec należy do takich osób, występuje przeciwko nauce Kościoła, popiera inicjatywy niezgodne z jego nauką. W tym przypadku chodziło o publiczne popieranie czarnych, nomen omen, czarnych protestów, które za cel wzięły sobie przecież nie promocję w sklepach, ale promocję zabijania niewinnych, nienarodzonych jeszcze dzieci. No to z dużym prawdopodobieństwem popełnia taki grzech. Grzech cudzy. Co mówi o grzechu cudzym katechizm Kościoła katolickiego? Mam ze sobą katechizm księdza kardynała Gaspariego. Zobaczcie. Punkt 579. Czy może się zdarzyć, że będziemy musieli odpowiadać wobec Boga za cudze grzechy? Może się zdarzyć, że będziemy musieli wobec Boga odpowiadać za cudze grzechy, mianowicie wtedy, jeżeli i o ile byliśmy albo przyczyną cudzych grzechów, bądź nakazując je i doradzając do nich, bądź też zgadzając się na nie, albo też, że nie przeszkodziliśmy cudzym grzechom, choć mogliśmy i powinniśmy byli przeszkodzić. Tyle kardynał Gaspari. Czym jest spowiedź? Podzielę się z wami pewnym doświadczeniem. Kiedyś w zaślepieniu, budując swoją wizję świata wokół iluzorycznych wyobrażeń, bardzo bluźniłem przeciwko Bogu, publicznie. Wtedy trafiłem też na kogoś, o kogo istnieniu przecież dawno zapomniałem, a znaliśmy się od dziecka. Był to pierwszy człowiek, który potraktował mnie sprawiedliwie, który wysłuchał w milczeniu, nie przerywając, który nade mną zapłakał, schylił się i podniósł. Tym człowiekiem był Chrystus w osobie swojego kapłana. Dał mi wówczas nauczkę. Pamiętam ją do dzisiaj. Była to spowiedź generalna z całego życia. I gdy przygotowywany do niej uprzednio, pragnąc poprawy, wyjawiłem wszystkie plugastwa, włącznie z publicznymi bluźnierstwami przeciw Bogu, zrozumiałem po raz pierwszy, że czyny mają swoje konsekwencje. Że miłosierdzie istnieje, że ono jest, ale jest czymś potężnym, a jednocześnie niebezwarunkowym. Wiecie, co zrobił ten ksiądz? Nakazał mi, abym poszedł do wszystkich, a także do każdego z osobna, kogo tylko pozwoli mi przywołać moja pamięć, i przeprosić. Chodziłem więc od kolegi, od domu do domu, od trzepaka do trzepaka i odszczekiwałem każde bluźnierstwo, narażając się na utratę wszystkiego, co wydawało mi się w tamtym czasie cenne, ale z perspektywy czasu okazało się nic nieznaczącym pyłem. Wniosek, który wyciągnąłem w tamtym czasie? Że prawdziwa miłość jest wtedy, gdy ten, kto kocha, traktuje cię poważnie. I ten ksiądz, który odmówił rozgrzeszenia w związku z publiczną postawą, którą reprezentowała i jak rozumiem nadal reprezentuje pani Jędrzejczyk, potraktował ją najpoważniej na świecie. To się nazywa miłość, pani Joanno. Bo miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe duże, ale miłość to gdy jedno spada w dół, a drugie ciągnie je ku górze. Miłość nie szuka bowiem poklasku, jak mówił święty Paweł. No i ten kapłan, stając na wysokości zadania, pokazał pani, jak bardzo panią kocha. Bo on nie utwierdził pani w błędnym przekonaniu. Nie był zainteresowany sprawieniem, aby poczuła się pani dobrze wbrew faktom, ale żeby zrozumiała pani istotę spowiedzi świętej, katolickiej moralności i istnienia grzechu cudzego, o którym dziś mówi się bardzo rzadko. Ale jest to grzech, który należy do tych z największego kalibru. Kapłan ten, jak rozumiem, mając na względzie najwyższe dobro, jak pani dobro jako katoliczki, w pierwszej kolejności ma obowiązek zadbać nie o dobre samopoczucie penitenta, ale o zbadanie jego duszy i poprowadzenie do zbawienia. Dlaczego zwracam się do pani Joanny wprost? Czasem zdarza się bowiem, że nasze audycje oglądane są przez znanych, a nawet bardzo znanych ludzi. Gdy taka osoba świecka lub duchowna napisze maila lub wiadomość prywatną, bywam mocno zaskoczony. Mogę więc dać niewielki procent szansy, że w jakiś tam sposób i ta treść może dotrzeć do pani Joanny, a kto wie, być może właśnie nawet nas ogląda.
Nie moją rolą jest zagłębianie się w pani sumieniu. Nie mam też do tego żadnego prawa, ani żadnego upoważnienia. Mało tego, nie wolno mi nawet tego robić. Nikomu poza spowiednikiem nie wolno. Jednak postanowiłem o tym mówić. Dlaczego? Ponieważ wątpliwości na ten temat, na temat tego zdarzenia wyraziła pani publicznie, wywołując w ten sposób spore zamieszanie u części katolików, no i też pewnie zgorszenie. Wielu ludzi może czuć się w związku z tym zagubionych, a sprawy takiej przecież nie można pozostawić bez rzetelnego komentarza. Więc podejmę się tego ryzyka. Myli się pani w każdym słowie swojej wypowiedzi, relacjonując to, co panią spotkało. Myli się pani odnośnie tego księdza, myli się pani w kwestii zasad dotyczących katolickiej nauki o spowiedzi świętej, a także rozumienia tej spowiedzi, grzechu i odpowiedzialności za wypowiadane przez siebie słowa. Nie zamierzam w żaden sposób pani pouczać, ale chcę dać przestrzeń faktom, aby ci, którzy słuchali programu z pani udziałem i którzy nie wiedzą, co myśleć, poznali też argumenty drugiej strony, a te miażdżąco przemawiają za pani spowiednikiem, a nie panią. Jeżeli ksiądz, o którym jest mowa, też ogląda ten program, chciałbym księdzu złożyć wyrazy największego uznania. Jako świecki katolik jestem dumny. Kościół pełen ludzi i będzie, że Jędrzejczyk taka grzesznica. Sakrament spowiedzi nie jest pokazowym dopełnieniem obowiązku wynikającego z jakichś tam społecznych uwarunkowań i żadnym elementem, na podstawie którego obecni w świątyni ludzie mają prawo osądzać kogokolwiek. Spowiedź nie jest wtedy, kiedy mama każe. Nawet nie jest wtedy, kiedy nakazują to zwyczaje. Ale wtedy, gdy całą mocą duszy i rozumu podejmujemy świadomą decyzję, aby oskarżyć się ze swoich win przed Bogiem. Kiedy wiemy, że bez wyjawienia grzechów, bez żalu za nie, bez zadośćuczynienia Panu Bogu i bliźnim, nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. Spowiedź jest intymną, wewnętrzną, szczerą i bezpośrednią relację z Bogiem, a nie księdzem Kamilem, księdzem Grzegorzem czy księdzem Łukaszem. Ta relacja jest konieczna, aby dostąpić zbawienia. Wyraziła pani obawę, że z powodu nieugiętej postawy tego księdza, który nie chciał udzielić pani rozgrzeszenia z powodu, jak rozumiem, z nagrania, braku świadomości czynu, a być może zatwardziałości serca, była pani narażona na złą sławę, odchodząc z konfesjonału z kwitkiem, prawda? Powiedziała pani, co ludzie powiedzą. Czy tego pani nie powiedziała, ale powiedziała pani, że kościół pełen ludzi, no i że będzie, że Jędrzejczyk sobie wyszła taka grzesznica. Czyli co ludzie powiedzą? Pani Joanno, każdy z nas jest grzesznikiem, a być może ja największym. Ale nie w tym jest przecież rzecz, aby żyć wyobrażeniem, ale prawdą o sobie. Kościół, w którym miało miejsce to zdarzenie, był, jak wnioskuję z wypowiedzi, dobrze pani znany. Ksiądz panią kojarzył, ponieważ powiedziała pani, że wiedział, iż uczęszcza pani co niedzielę do kościoła oraz, że miała pani też na uwadze osąd ludzi. Gdyby to byli obcy ludzie, no to z pewnością nie podejmowałaby pani tego tematu, prawda? Więc była to wspólnota ludzi pani znanych. A czy przyszło pani do głowy, że publicznie opowiadając tę historię, w której nie ma pani nawet grama racji, oskarżyła pani wobec lokalnej wspólnoty konkretnego kapłana o rzeczy, za które powinien otrzymać raczej pochwałę niż naganę? Nie musiała pani wymieniać imienia tego spowiednika. Przecież ludzie z pani parafii oglądający tę wypowiedź są w stanie połączyć kropki w kilka chwil, prawda? Więc wyrażając swoje emocje, próbowała pani zganić spowiednika i zrobiła to pani publicznie. Czy to jest uczciwe? Dlatego zachęcam panią i każdego, kto ma podobne wątpliwości, aby w takiej sytuacji pójść znowu do kapłana i na spokojnie porozmawiać. Zachęcam też księdza spowiednika, aby nie rezygnował z pomocy pani Joannie. Ona jest bardzo zagubiona, ale jeszcze tego nie wie. A mówię, dlaczego mówię w taki sposób, dlaczego mam prawo tak mówić? Ponieważ jest moją siostrą w wierze i my, chrześcijanie, tak się do siebie zwracamy. W końcu swoją ciężką pracą w oktagonie pani Joanna dawała nam wiele chwil sportowej radości. Sam wielokrotnie oglądałem nocami. Myślę, że to zagubienie sprawia, że zasługuje, aby ksiądz jeszcze raz się nią po prostu zainteresował. Napisał SMS-a, wysłał maila, poprosił rodziców o kontakt. Na pewno się znacie. Po prostu trzeba jej to uświadomić. Miłosierdzie i sprawiedliwość. Przecież Bóg jest miłosierny. Oczyma wyobraźni widzę już takie komentarze. Jest. Bóg jest miłosierny, to nie ulega żadnej wątpliwości. Ale jest też pewne ale. Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy go miłują i strzegą jego przykazań. Księga Mojżeszowa, rozdział 5. Idźmy dalej.
Pamiętaj, Panie, o miłosierdziu i o łasce swojej, gdyż są one od wieków. Grzechów młodości mojej i przestępstw moich nie pamiętaj. Przez wzgląd na łaskę Twoją pamiętaj o mnie. Przez wzgląd na dobroć Twoją, Panie. Pan jest dobry i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Prowadzi pokornych drogą prawa i uczy ich drogi swojej. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Księga Psalmów. Psalm 25, modlitwa o ochronę, przewodnictwo i odpuszczenie. No i na koniec. Któż jest? Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo, resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Księga Micheasza, rozdział 7, wersety od 18 do 19. I tak dalej, i tak dalej. Miłosierdzie jest nieograniczone, ale warunkowe. Wszędzie czytamy to w Piśmie Świętym, że aby dostąpić miłosierdzia, należy spełnić pewne wymagania. W obronie spowiednika. Odpowiedzialność ludzi, którzy są rozpoznawalni, jest większa. Natomiast sama spowiedź święta nie jest gabinetem psychologicznym. Nie jest miejscem, w którym mamy się wybielać, ale oskarżać z własnych grzechów, większych i mniejszych. Konfesjonał nie jest przestrzenią leczenia traum, udowadniania kapłanowi, że ma się rację polityczną lub inną, najczęściej jej nie mając, ale wyznawania w pokorze i skrusze win. Spowiedź powinna być jak lista zakupów, albo jak plan zajęć na najbliższy tydzień. Gdy przygotowujemy taki plan i wpisujemy do takiego planu zadania, które musimy wykonać, nie robimy tego w taki sposób. Odebrać dzieci ze szkoły, bo zamkną szkołę i będzie problem. Zatankować samochód, bo nie będę mógł nigdzie pojechać. Zrobić pranie, bo nie będę miał czystych rzeczy. Iść do lekarza, żeby być zdrowym. Ale piszemy, odebrać dzieci ze szkoły, zatankować samochód, zrobić pranie, iść do lekarza. No i tak samo jest ze spowiedzią. Nie mówimy na niej, uniosłem się gniewem, bo strasznie mnie zdenerwowali w pracy. Ukradłem, bo nie miałem, a akurat potrzebowałem. Spowiedź to konkret i zachęcam do podchodzenia do niej w ten właśnie sposób. Ale się porobiło? Ciach, prach i babkę w piach, jak mawiało się w staropolszczyźnie. Z tą babką może to nie najlepszy pomysł. Życzymy wszystkim babciom, żeby żyły długo i szczęśliwie. Natomiast nasz kanał rozwija się w zatrważającym tempie. Ktoś niedawno napisał komentarz, że po raz pierwszy w ogóle widzi w historii swojego śledzenia YouTube'a, żeby przez jeden dzień liczba subskrybujących wskoczyła o tak wielką ilość. Szanowny panie, drogi widzu, widział pan więc jeszcze niewiele. Takich sytuacji będzie znacznie więcej. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom, którzy decydują się wpłacać na zrzutkę.pl na rozwój naszego kanału oraz wszystkim tym, którzy chcą nam postawić kawę przez serwis Buy Coffee, ci z zagranicy, którzy korzystają z PayPala i inni, którzy wpłacają jakieś datki bezpośrednio na konto. Nie jest to, że bractwo, jak sugerują niektórzy, ale po prostu naturalna kolej rzeczy, bo żeby móc pracować, trzeba móc też zarabiać. Dziękuję Wam serdecznie za wszelkie wyrazy wsparcia, poparcia i zachęcam do różnorakiego wspierania naszego projektu. Marek Miśko, czuwaj. Na odchodne w niedzielę. Ten ksiądz z mojej spowiedzi. Kapłan, który potraktował mnie w mojej młodości poważnie, być może uratował mi życie, a z pewnością pomógł wejść na właściwą życia drogę. Z tym idę więc przez swoje życie i karmię się nie tylko wszechmocą Boga, ale tym, że jako pierwszy potraktował mnie tak, jak zasługiwałem, jak czułem to wtedy całym sobą. A czy wszechmoc Boża jest nieograniczona? Oczywiście. To tak jak z tym ateistycznym pytaniem, które ma za zadanie podważyć wszechpotęgę Stwórcy. Wiecie, jak wtedy, gdy ktoś, kto nie wierzy, mówi: no panie Marku, skoro Pan Bóg jest wszechmogący i może wszystko, to czy jest w stanie podnieść kamień, którego sam nie zdoła unieść? I taki ateista wtedy czeka tylko na potknięcie i mówi, jak on sobie z nim poradzi, z tym pytaniem. A jak myślicie? Jak myślicie, czy Bóg w swej wszechmocy mógłby stworzyć rzecz, której nie mógłby unieść? Myślę, że odpowiedź ta jest prosta, wcale nie skomplikowana. Otóż rozum i logika podpowiadają mi w mej prostocie, że w swej wszechmocy Bóg może wszystko, więc jest również w stanie stworzyć kamień, którego nie podniesie, ponieważ jest nieograniczony w swych możliwościach. Ale w każdym momencie jest też w stanie sprawić, aby kamień ten uległ. Więc Bóg jest w stanie stworzyć kamień, którego nie uniesie i unieść go, gdy tylko zechce.
No ale jeżeli ktoś by powiedział: Panie Marku, a czy jest w stanie stworzyć kamień, którego nie będzie w stanie nigdy podnieść nawet swoją wszechmocą i wolą? Oczywiście. Pan Bóg jest w stanie stworzyć kamień, którego nigdy nie będzie w stanie podnieść. Ale wtedy stworzy coś, co pomoże mu go podnieść. To proste. Rozumie pani i pani Joanno, na czym polega odpowiedzialność tego kapłana, który nie dał pani rozgrzeszenia? Zrobił dobrze, bo panią kocha. Powinna go pani przeprosić i szczerze z nim pogadać, bo wiem, że jest z pani parafii. Naprawdę warto. Listopad. Za kilka dni Marsz Niepodległości. W końcu wszyscy ci, którzy nie pamiętają, jak wyglądały marsze za rządów Donalda Tuska, będą mogli odczuć to na własnej skórze. No a ci, którzy tak jak ja pamiętają, będą mogli sobie z rozrzewnieniem albo z bólem pleców przypomnieć. W dawnych latach, gdy policja pacyfikowała marsz, skryliśmy się wraz z żoną, pewną panią w ciąży i grupą przyjaciół w kawiarni przy hotelu Forum. Obserwując to, co działo się dookoła, na serwetce, na takiej do kawy, do wycierania ust, napisałem piosenkę. Z tą piosenką teraz was zostawiam, zachęcając do wsparcia marszu. Informacje na temat tego wsparcia znajdują się właśnie teraz na ekranie, a jeżeli ktoś by chciał z państwa więcej, to w pierwszym komentarzu jest wszystko, co do tego potrzebne. Pozdrawiam i zachęcam do obserwowania kanału Marek Miśko. Czuwaj. Czuwaj. Krzyk płynący z megafonów, spią mi skórę grzbiet najeżył. Płoną race, gaz rwie nozdrza straconej polskiej młodzieży. Nagle słyszę, że w dniu święta iść nie mogę ulicami mego miasta, co pamięta, jak jechać z omowcami. Pod stopami ziemia drżała od wybuchów zakazanych. Poszły race i kamienie przeplatane butelkami. Łoskot jak za dawnych czasów, strzał oddany z broni gładkiej. Polewaczki, białe kaski, gaz i komunikat taki. Policja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu. Wzywam do rozejścia się osoby postronne, kobiety w ciąży, kobiety w ciąży, posłów i senatorów, posłów i senatorów, kobiety w ciąży, kobiety w ciąży. Puszczają gaz. Dumna młodzież w tym dniu święta nie uległa prowokacji, dała odpór władzy dzikiej, dumnej w płaszczu demokracji. I niech nikt już za plecami nie nazywa mnie faszystą. Wolność słowa w wolnym kraju przeciwko komunistom. Policja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu, w mieniu. Wzywam do rozejścia się osoby postronne, kobiety w ciąży, kobiety w ciąży, posłów i senatorów, posłów i senatorów, kobiety w ciąży, kobiety w ciąży. Puszczają gaz. Teraz to już dobrze wiemy, czyjej strony ma być racja. Hej frajerzy, krzyczcie głośniej, konstytucja, demokracja. Teraz to już dobrze wiemy, czyjej strony ma być racja. Hej frajerzy, krzyczcie głośniej, konstytucja, demokracja.